Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Single Player, bo tak sobie postanowiłem, że dzisiaj nagram, słuchajcie, wczoraj przez dobre kilka godzin, nie wiem ile dokładnie, ponieważ nie mierzyłem tego w żaden sposób i tak dalej, ale miałem troszeczkę taki luźniejszy dzień, coś sobie tam oglądałem, coś sobie tam robiłem i cały czas miałem gdzieś tam odpalonego Minecrafta, byłem w Endzie i nawalałem sobie po prostu co jakiś czas w Edki. Chciałem sobie najpierw tylko i wyłącznie naprawić ekwipunek, w końcu wyszło, że po prostu troszeczkę levela nabiłem. Mówiąc troszeczkę, mam na myśli 169 level. Powiem szczerze, że sam jestem w szoku, że tyle tak naprawdę tego levela nabijałem. Nie wiem ile to zajęło, podejrzewam, że coś koło 3 godzin, możliwe, że troszeczkę dłużej, nie wiem, 2-3 godziny. W każdym razie postanowiłem, że dzisiaj poenchantujemy sobie troszeczkę książki. Innych przedmiotów za bardzo robić mi się tam nie chce, co prawda diaksy mamy, mógłbym sobie robić na przykład, nie wiem, jakieś tam, wiecie, zbroje, miecze i tak dalej, ale postanowiłem sobie, a czemu by sobie tego nie zmarnować na książki? Także zmarnujemy to sobie na książki, zobaczymy po prostu, co z tego ciekawego wyniknie. Przy okazji też sobie troszeczkę tam popolowałem na creepery i na szkielety. Ukończyłem sobie posągi, które powinienem wam w sumie też pokazać, więc cierpliwi zobaczą, a niecierpliwi nie zobaczą, bo ja nie powiem, czy to będzie na końcu odcinka, czy na początku, no na początku raczej nie, ale czy gdzieś w środku, czy gdzieś później coś jeszcze nie będziemy robić, nieważne, w każdym razie będę mógł wam zaprezentować i chciałbym jeszcze podkreślić i zaznaczyć jedno najważniejsze info, póki jeszcze powiedzmy 2 minuty, mam nadzieję, że większość z was ogląda tego filmu. Jutro o godzinie 16 startuje stream specjalny, tak zwany specjalny stream, tak sobie lubię nazywać, na 3-lecie kanału, tak? Kanał mój będzie miał już 3 lata, nie wiem gdzie on mnie tam strzela, tam mnie strzela. 3 lata tego kanału, 3 lata wstawiania praktycznie codziennie. Zabiłem go, o ty kurde. Stawiania codziennie odcinków. Łącznie można by tak powiedzieć, że no było kilka dni takich, gdzie nie było odcinka, bo czy to gdzieś tam internetu czasami nie było, czy jakaś choroba i tak dalej. Ale można by tak podkreślić i tak zaznaczyć, że 3 lata codziennie o 13:30 były filmy. Plus jeszcze wiadomo, czasami jakieś zdarzyły się maratony, więc tu gdzieś tam jakiś podwójny film był, tu jakiś pojedynczy, tu gdzieś było 5-6 filmów jednego dnia. Więc podejrzewam, że w ogólnym rozrachunku nie byłoby dnia bez filmu, bo nawet, że było gdzieś tam dużo takich, wiecie, że na przykład był jakiś live, nie było odcinka, potem gdzieś tam te zapisy i tak dalej, no łącznie podejrzewam, że byłoby tego sporo. Nie pamiętam ile dokładnie filmów jest na tym kanale, 1100 coś, podejrzewam coś takiego, nie wiem ile dokładnie, w każdym razie no jestem dumny, że przez 3 lata byłem w stanie nagrywać praktycznie codziennie dla was odcinki, wrzucać codziennie dla was odcinki o stałej porze. I mało tego, wy to po prostu też jeszcze oglądaliście, więc jest naprawdę, naprawdę niesamowicie dla mnie istotna, ważna rzecz. Ściszymy sobie troszeczkę Edki, żeby nam tutaj, prawda, nie przeszkadzały, ponieważ będziemy tutaj dosyć blisko się poruszać. No i cóż, słuchajcie, tutaj jeszcze dużo perełek cały czas jest, bo tutaj wszystkie skrzynie są totalnie w ogóle pozapychane. Także no jest to problematyczne, ale nie chciałbym się tego przerzucać, po prostu zostawiłem, będą sobie znikać powoli. No i słuchajcie, 169 poziom. Zobaczymy, cóż z tego ciekawego wyniknie. Z tego co patrzyłem mniej więcej, czy liczyłem, bo na jeden enchant na 30 poziom marnujemy 3 poziomy z tego co mamy. Czyli jak mam 169, to potem będzie 166 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Będzie sobie schodziło i łącznie wyszło mi, że będę mógł zenchantować 46 gdzieś jakoś tak książek, więc mam 50, powinno starczyć. Tutaj przydałoby się, o, mamy jedną całą skrzyneczkę wolną, tutaj ewentualnie sobie przerzucimy te książki, mamy oczywiście mending i tak dalej, różne takie fajne rzeczy, tu jeszcze jakiś miecz i tak dalej, to może też ewentualnie coś sobie tutaj zenchantujemy, mniejsza. W każdym razie mamy 2 skrzynki i zacznijmy, bierzemy sobie skrzyneczkę, kuźwa, książeczkę, tutaj dajemy lapis i mamy protection 3, dobra. Lecimy dalej, ja nie będę się tutaj zatrzymywał, power 4, nie będę się jakby rozczulał nad tym, co tu jest, z czego nie ma, mamy 2 razy power 4, respiration 3, okej, okay. Riptide 3, fajnie,
Blast Protection 4. Mhm. Smite 4. Ło, czekaj, Lure 3, Unbreaking 3 i Smite 4. To nieźle, to dobra skrzynia. Książka, liaj, książka. Riptide znowu 3 i Sharpness 3. Dobra, same trójeczki. Power 3, no tak na razie średnio bym powiedział. Fire Protection, te książki, tak. Flame, no dobra. Mogę też oczywiście enchantować na te słabsze, ale lecimy oczywiście największy. Znowu Power 4, 3 razy Power 4. Zobaczymy przy okazji, co najczęściej się tutaj trafia, bo jak na razie z tego co widzę, to głównie enchanty na łuk. No i czasami też na miecz, więc to takie słabe. Znowu Power 4, także no już 4 razy Power 4, drugi raz Flame. Efficiency 3. Protection 3, dobra, no z tego będzie chociaż Protection 4 można zrobić. Protection 3 i co tam jeszcze? Impaling 4, Impaling na czwórkę, no tak, no tak. Sharpness 3, Respiration 3, dobra. Efficiency 4, Loyalty 3, no to przynajmniej trochę konkretniej. Channeling i Blast Protection 4, dobra, to mamy dwa już Blast Protection 4, to też fajnie, bo można by było zrobić sobie zbroję odporną na... O, i znowu efficiency 4. Dobra, wrzućmy sobie tutaj to wszystko. Moglibyśmy zrobić sobie znowu zbroję, czy próbować zrobić zbroję odporną na creepery. To myślę, żeby było bardzo spoko. Lack of the Sea. Unbreaking 3. Dobra, to bardzo ładna książeczka. Sharpness 3. Punch 1. Bardzo słabo jak za 30 level. Sweeping Edge. Okej. Okay. Efficiency 4. Unbreak... No to fajnie, to nas zawsze na killofit. Channeling kolejny, Fire Aspect, nie pamiętam dokładnie, bo Channeling, Loyalty i Riptide to są, Impaling to są wszystko o właśnie Loyalty, wszystko jest na trójząb. Loyalty no to jest tak, że on do nas wraca, Riptide to jest tak, że jakby my lecimy razem z, nie pamiętam, o dwa razy z rzędu Efficiency 4, fajnie. Power 3, Power 4, Efficiency 4. Silk Touch, no proszę bardzo, no to fajnie. Silk Touch jest bardzo fajnym, takim dosyć rzadkim enchantem z tego co widzę. Bo nie mam tego, dobra. Power 3, bo już myślałem, że level zużyłem, ale zobaczcie, już mam 40 level. Bane of Atropos. Power 4 po raz kolejny, nie wiem ile Power 4 było, razy 5 co najmniej. Unbreaking 3, super i... No i niestety już nie mam więcej, Knockback 2 by tutaj był. Dobra, mamy 28 poziom. Mamy zenchantowanych łącznie ile książek? Ty, nie wiem. Nie, miałem 50, no 47 książek zenchantowałem. No dobra, to całkiem spoko. Teraz jeszcze jedną rzecz, to sobie schowamy i spróbujmy sobie połączyć książki, które tutaj są, powiedzmy, do połączenia. Czyli na przykład jak mamy Lure 2, tu gdzieś było też Lure 2, dokładnie będzie Lure 3. O ile się nie mylę, że jest Lure 3. Efficiency 4, Unbreaking, no to tutaj oczywiście można by było dokładnie połączyć. Tutaj będzie Efficiency 4, czy tutaj gdzieś jeszcze było, tu jest też Unbreaking, fajnie, że są też Unbreakingi same, bo to też się bardzo przydaje. Lack of the Sea, tutaj Efficiency sobie zarzucimy. Fire, Sharpness, Sharpnessy na pewno też były, więc sobie połączymy w Sharpnessa czwóreczkę i potem może w piąteczkę, bo czemu by nie. Respiration, Lift Up, Protection oczywiście. Tutaj Sharpness, Respiration, ale było samo Sharpness. Tutaj też Protection i Impaling co prawda. Protection sam, dobra, będzie czwóreczka. Fire Protection, Fire Protection 4 będzie. Tu nie. Power. No Power 5 mogę co najwyżej tutaj łączyć, tylko czy jest sens w sumie? No niby jest, ale... Dobra, czekaj, Sharpness. Tak, tutaj będzie Sharpness 4. Tu jest Blast Protection. Protection 3. I tu już więcej Protectionów 3 nie ma. Dobra. Czy tutaj jeszcze coś będzie ciekawego? O nie, czekaj, tu jest jeszcze Protection 3. Dobra, to tutaj weźmiemy sobie tego Protectiona. Gdzie on tutaj jest? Halo? Where are you? Protection 3, dobrze. To będzie dwa razy Protection 4, fajnie. Efficiency 5 i Unbreaking będzie. Tutaj Fire Protection. Lure, Sharpness. I tu mamy jeszcze Unbreakingi, Loyalty. No dobre te enchanty. Nawet niektóre dobre te enchanty w sumie, można by powiedzieć. Bane of Atropos, Flame. Tornsy. Tornsy są spoko, ale to trzeba mieć dobrą zbroję z mendingiem, z unbreakingiem i tak dalej, żeby faktycznie tego używać.
Protection 3, Sharpness, Blast Protection, tak, tutaj ten Blast Protection i tutaj jeszcze gdzieś był Blast Protection, dokładnie, to już dwie książki na Blast Protection, to można by było tak połączyć, na przykład zrobić jedno na Protection część zbroi, a drugie na Blast Protection, naprawdę na Creepery byłoby to bardzo, bardzo odporne. Dobra, spróbujmy to połączyć, o ile w ogóle, czekajcie, bo już tutaj chyba nie mam żadnego, tak, nie mam żadnego w ogóle kołada, więc jak to się zepsuje, no to koniec. Dobra, czekajcie, Lure 3 jest? Tak, jest, dobra, Sharpness 4, tutaj Efficiency 5 i Unbreaking, Protectiony 4, Protectiony 4 i Fire Protection 4. I tym sposobem pierwszy level mam. Patrzcie, jak idealnie udało się zenchantować i jeszcze połączyć te książki. Dobra, tu jest bardzo dobra ta książka, jedynie czego tu brakuje ewentualnie to mendingu i zawsze dobry kill-off można by było oczywiście mieć. Tutaj Sharpness 4, no to jeszcze nie jest maksymalne. Protection 4 i Protection 4 to jest bardzo spoko i Fire Protection 4 również bardzo spoko. Chyba, że jeszcze poczekajcie, bo ja tutaj gdzieś chyba miałem, moment. Miałem tutaj gdzieś chyba dobre enchanty jeszcze, tak, tu mam Fire Protection 3 na przykład. Fire Aspect, Fortuna, Flame Power. Tu mamy same protectiony, więc tutaj sobie dorzucimy. Patrzcie, ile protectionów czwórek. A, ale super. Dobra, tu sobie power tutaj zeźmiemy. Aqua Affinity. Knockbacki same, Silk Touch. Dobra, Sharpnessa sobie tu wrzucimy. Lure, Efficiency, Unbreaking. Co tu jeszcze było? Protection 3 jest tutaj. Mending, Knockback. Loyalty, power. No właśnie, powerów mam straszliwie dużo, aż za dużo. Silk Touch, Looting, Respiration, Fire Protection też tutaj jest. No jest tego trochę, naprawdę muszą przyznać, że tych enchantów można się z tymi enchantami pobawić i ja dalej jestem za tym, żeby twórcy wprowadzili coś takiego, żeby te książki miały minimalnie inny odcień odnośnie powiedzmy ich enchantu, bo nie wiem, ile dokładnie enchantów jest, z tymi nowymi oczywiście, ale moim zdaniem powinno być tak, że ewentualnie na przykład enchanty na... Znaczy dobra, to też by był problem, bo jeżeli jest książka, która ma więcej enchantów, czyli na przykład ma enchant, tak jak tutaj, na zbroję i na trójząb, no to będzie problem z koloryzacją tego, więc wtedy ewentualnie one by miały jakiś specjalny kolor, że jest więcej niż jeden enchant na przykład, nie? Można by było, myślę, tak zrobić, ale w momencie, kiedy by były pojedyncze i autentycznie coś by było właśnie na przykład na łuk i tak dalej, to powinno być to po prostu moim zdaniem nazywane, czy tam podkolorowane na dany sposób, no. Tu mamy też Unbreaking 3, fajnie, że mam te Unbreakingi, to też one się bardzo, bardzo przydają. Tu jeszcze te Thornsy, Channeling. Dobra, no tutaj już nie będę się dalej, myślę, z tym bawił. Fajnie, że zużyłem cały ten poziom. 169 poziom zjechałem do jednego w przeciągu zaledwie, ja wiem, 6-7 minut, enchantując i łącząc książki. No muszę przyznać, że jest spoko. Czy było warto, w sensie, czy opłaca się na przykład tak mocno XP, tam jeszcze ta platforma nie jest skończona, ja jej nigdy nie skończę. Czy jest warto faktycznie tyle, na przykład XP, żeby później po prostu tyle książek naraz enchantować? Podejrzewam, że jeżeli chodzi o książki, to za bardzo nie. Na pewno bardziej by się opłacało stworzyć po prostu zbroje, miecze, kill-offy i tak dalej i faktycznie takim spokojniejszym sposobem sprawdzać, co gdzie się zenchantuje, bo na same dane przedmioty enchantują się czasami o wiele lepsze enchanty niż na książki. Co jest na pewno bardzo fajną rzeczą, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że poenchantuję sobie książki, następnym ewentualnie razem zrobimy taką akcję i zenchantujemy na przykład właśnie przedmioty, tak, żeby mając dużo na przykład gdzieś tam diamentów. To jest też fajne, bo to był najwyższy poziom, czekajcie, pójdziemy sobie tyłem, najwyższy poziom, jaki do tej pory nabiłem, z tego co na pewno kojarzę, bo kiedyś dobiłem chyba do setnego poziomu, nie wiem czy dobiłem w końcu czy nie, a teraz aż 169 level, przyznam szczerze, nawet nie patrzyłem, który level wbijam, tylko po prostu wiecie, nawalałem, oczywiście mając zdjętą zbroję i nie mając w ręce miecza za każdym razem, tylko przerzucając się na rączkę, żeby ten exp leciał cały do mnie, no to właśnie gdzieś tak kilka godzinek i sobie zeszło, prawda, no i było. A teraz przedstawiam Państwu nowe posągi, które się tutaj udało skończyć. Tutaj oczywiście mamy Hulka, wszyscy znają. Pójdziemy tak tyłem, to będzie tak fajnie pojedynczo. Tu mamy Bobra z rogiem jednorożca oczywiście.
Tutaj mamy taką małą dziewczynkę w żółtej sukieneczce. Idziemy dalej, tutaj mamy oczywiście naszego Shreka, idziemy dalej, tutaj mamy Teletubisia, tego czerwonego, idziemy dalej i uwaga, panie i panowie, przed państwem Guardian 6, tak musiałem sobie przeczytać, Goku SSJ3, przed państwem, dokładnie, tak, nie macie pojęcia, ile się rypałem z tymi włosami. Cholernie dużo męczyłem się z tymi włosami. Nawet nie macie pojęcia, jak bardzo, ale jestem przeszczęśliwy i przedumny z tej budowli. Tutaj nawet mu zrobiłem takie wkurzone brwi, nie brązowe, tylko pomarańczowe, bo to wiecie, bo to SSJ3, to takie wszystko takie kolorowe miał i w ogóle. Także proszę bardzo, całe włosy jeszcze dodatkowo oświetlone tutaj glowstone'em, co w nocy nadaje niesamowity efekt. Tutaj takie, powiedzmy, te błyskawice, czy takie wyładowanie elektryczne. Powiem szczerze, to było bardzo ciężko zrobić i zrobiłem je tak po prostu takie, a tu jakieś, tu jakieś, tu jakieś, tak żeby coś było, żeby to był bardziej taki symbol, bo naprawdę ciężko było zrobić to w takim dobrym stylu. Tak więc tak wygląda Goku w pełnej okazałości. No powiem szczerze, że ja jestem z tej budowli dumny. Mam nadzieję, że wam też się podoba. I jeszcze jedna budowla, którą udało mi się skończyć. Uwaga, uwaga, uwaga. Czyli nasz Wiesiek. Dokładnie tak, nasz Wiesiek, który ma mimo wszystko swój naszyjnik, tak, tutaj zawieszony na żelaznych tutaj kratach. Ma miecz, co prawda ma jeden miecz, wiem, że Wiedźmin ma dwa miecze, ja już mówiłem, że nie będę robił tego 1:1, tylko będę to robił tak, jak mi pasuje. Zrobiłem mu jeden fajny miecz, oczywiście z bloków żelaza, więc też troszeczkę tutaj zużyłem tego wszystkiego. No i nasz Wiesiek oczywiście, wiadomo, żółte oczy. Żółte oczy, szrama oczywiście na oku, że tak powiem, tak, tutaj szrama, ona tam dalej też sobie przechodziła z tym, że po prostu tutaj to zasłoniłem. No i oczywiście siwe włosy, długie siwe włosy, tutaj aż sięgające z tyłu, tak, czyli aż tutaj sobie z tyłu sięgają te włosy. Tutaj mamy takie, powiedzmy, przyczepione, taką jak, taki, no wiecie, żeby ten miecz mógł być, bo trochę ciężko mi było zrobić ten miecz tak między włosami, myślę, nie, no bo wtedy nie będzie tego widać, więc zrobiłem tak troszeczkę na tych włosach, tak? Także tutaj nam się prezentuje oczywiście Goku, z którego jestem bardzo też dumny, no i oczywiście właśnie Wiesiek, który tutaj, czekajcie sobie, tak polecimy do góry, na F1 troszeczkę, żebyście mogli zobaczyć, jak to z góry wygląda, bo powiem szczerze, naprawdę jestem dumny, jak to wygląda. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Mamy naszego tutaj Wiedźmina. Powiem szczerze, że no mówię, no jestem dumny z tej budowli, bo też nie było łatwa, tak? Tutaj proszę bardzo, miecz z tyłu. No i nasz Goku, który ma włosy przecudne i w ogóle, no wielkie, to po prostu wielkie, no ale sam sobie taką budowlę tutaj narzuciłem. Nie było łatwo naprawdę zrobić te włosy, mam nadzieję, że zrobiłem je tak w miarę, jak myślałem. W sensie, mi się podobają, zobaczymy, jak wam się spodoba, napiszecie sobie w komentarzach. No mi się to niesamowicie podoba, no i moim zdaniem to była najtrudniejsza tutaj budowla z tych wszystkich. Najbardziej czasochłonna przez te włosy oczywiście, bo naprawdę budowa nie była łatwa. Możecie się zapytać, jak to zrobiłem, jaki najlepszy sposób, jeżeli chodzi o survival, tak? No bo jakby nie rozmawiamy o game modzie, bo to każdy by se zrobił jak tam chce. Jak ja to robiłem? Wbijałem się tutaj oczywiście dirtem. Robiłem sobie tutaj na górze takie wyrywkowe po prostu bloki, wiadomo. I potem leciałem sobie w dół. Skopując oczywiście dirt, schodziłem sobie w dół, troszeczkę na przykład taki łuczek robiłem, tak, znowu skopywałem troszeczkę do środka i tak dalej, żeby takie, powiedzmy, włos, powiedzmy, jeden zrobić. I później mniej więcej obok tego również takie podobne robiłem, tylko w innych konfiguracjach, takie, żeby inaczej falowały sobie. No i później gdzieś tam dobijałem, tylko wypełniałem gdzieś tam tył, przód, żeby to była taka cała kępa, że tak powiem, włosów, taki cały, powiedzmy, to taka cała fryzura po prostu. A co do Wieśka, no to akurat tutaj z włosami na pewno problemów za bardzo nie było. Z mieczem raczej też problemów nie było, tylko po prostu, no, że tak powiem, kosztowne, no bo tu oczywiście żelazo. Tutaj oczywiście te włosy również tak tutaj spadają na
Boże, jak to się nazywa, na ochraniacze, jakby na barki, tak, można by powiedzieć. Ręce mu troszeczkę tutaj tak zmieniłem, żeby on tak było, że jakby tak, jakby pięść zaciska. Mam nadzieję, że to jakoś mniej więcej tak fajnie wygląda. No i ten właśnie tutaj symbol, powiedzmy, którego, no ciężko mi było zrobić, nie chciałem dodawać tutaj elementów jakichś, nie wiem, głów i tak dalej, tylko po prostu zrobiłem, powiedzmy, że tu jest ten medalion. Wszyscy wiedzą mniej więcej, o co chodzi, tak więc tak się prezentują te budowle i mam nadzieję, że one się wam oczywiście podobają, no bo mówię, roboty było z tym dosyć sporo i jestem dumny, że w tak dosyć krótkim czasie udało się zrobić aż tyle posągu, bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i teraz tak będzie powstawał ósmy, dziewiąty, które już są tak naprawdę zaplanowane. Będzie to oczywiście człowiek kuń, będzie to oczywiście duch i nawet chyba jeszcze będzie to, z tego co pamiętam, Menel, więc będzie jeszcze, będą jeszcze trzy posągi do zbudowania tak naprawdę tutaj. No i również myślę, że jutro, na jutrzejszym live'iku będzie można na pewno zrobić mini, że tak powiem, pojedynek na kolejny z posągów, który tam na pewno też powstanie. Co do właśnie jeszcze tego samego live'ika, no to tam mówiłem, będą różne tam nagrody i tak dalej, nie wiem kiedy dokładnie będą te giveaway i tak dalej, tak więc polecam siedzieć na całym live'iku. Live'ik zacznie się o godzinie 16, będzie trwał pewnie do godziny 22, więc tak 6 godzin mniej więcej będzie trwał. Wydaje mi się, że taki czas jest bardzo dobry. Już mam jeden szalony plan ewentualnie a propos jutrzejszego dnia, jeżeli chodzi o właśnie to, że to jest 6 godzin. Pomyślałem, że jak dobrze pójdzie, jak, że tak powiem, fajnie to wszystko się przyjmie i ewentualnie może dużo nagród jeszcze zgarnę i tak dalej, jakieś fajnie się będzie się działo, to bardzo możliwe, że dnia następnego zrobimy część drugą live'a, czyli będzie jeden dzień 6 godzin i drugi dzień bardzo możliwe, że też będzie 6 godzin, czyli zarówno w środę, jak i w czwartek o godzinie 16 zacząłby się live i trwałby do godziny 22. Można by było powiedzieć, że to tak na dwa fronty wtedy rozbiłem, no wiadomo, bo jest jednak środek tygodnia, więc ciężko w środku tygodnia zrobić na przykład 12 godziny, a pomyślałem, że taki live faktycznie, jeżeli chodzi o trzylecie kanału, czyli coś naprawdę specjalnego, przydałoby się zrobić. Patrz, jak fajnie wyglądają te posągi. Dobra, tak więc ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam podobał. Życzę wam wszystkim oczywiście miłego dnia i przypominam, że jutro o 16 oczywiście będzie właśnie live'ik specjalny z nagrodami na 3-lecie kanału. Na 3 lata kanału, tak. Tak więc ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego razu. Hej, hej!